Dzień dobry. Pora wstać. Kolejny poranek, kolejne wstawanko. Spał całą noc na dole, ale rano go przyniosłam. Więc łóżeczko jest dla mnie, a to jest mój mały grzejniczek. Tak? Dzisiaj na śniadanie po prostu kromka z twarożkiem i warzywami. Baziek tam szoruje opakowanie puste po serku. Smacznego. Vlog. Czuję, że vloga nie było dawno. Aż to jest dziwne, bo odkąd siedzimy w domu, to powinnam same vlogi nagrywać, tak? Także jest dzisiaj daily vlog. Myślę, że vlogów będzie więcej. Taki trochę vlogmas, ale nie do końca. Mam ochotę nagrywać vlogi. Także póki mam ochotę, to będę je nagrywać. Dzisiaj mam makijaż zrobiony paletą Too Faced Born This Way, to Natural, coś tam, coś tam. Do tego filmu 7 makijaży i jedna paleta. Także to jest jeden z nich. Nie maluję się codziennie, tylko maluję się co parę dni, jak mam jakiś czas. Jak mam czas, nawet nie czas. Czas mam. Ale jak mam ochotę, to wtedy się nie umaluję. Jak mam ochotę na makijaż. Więc no ten film już powinien się pojawić tydzień temu, ale przez to, że się nie maluję codziennie, tylko jak mam ochotę, to wtedy się maluję. No ale dzisiaj taki właśnie ślubniaczek. Na ustach mam pomadkę Jeffree Star I'm Nude. I jeżeli chodzi o włosy, to są mokre, bo je umyłam i zaraz sobie jeszcze napiję się kawy, troszeczkę jeszcze poogarniam i wysuszę je sobie i wymodeluję. I dzisiaj będziemy robić ciasteczko owsiane. Baziek już podniósł uszka na słowo ciasteczka. Tak, misiusi, takie chore oczko. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że Baziu ma chore oczko, akurat to drugie. To bardzo tutaj nie widać, ale... jakby ma rozcięte to oko, gdzieś sobie musiał zahaczyć, ale dostał taki maść, antybiotyk, no i usmarujemy to oczko codziennie, bardzo mu się to nie podoba, no ale zawsze dostaje nagrody za to, jak jest dzielny. Tak, dzisiaj też dostaniesz, już nam się niestety skończyła ta maść, więc skontaktowałam się z weterynarzem, no i zobaczymy, czy bym mogła podjechać odebrać. Ale jeżeli jeszcze chodzi o weterynarza, to ja też, wiecie, nie chciałam za bardzo panikować, bo wiedziałam, że jest taka sytuacja, no, że no, pies mi nie umiera, więc nie ma powodu panikować, no ale to oko mu się w ogóle nie otwierało, było całe zaropiałe. No i nie wiedziałam, jak wyglądają wizyty i czy w ogóle weterynarz jest otwarty, więc dodzwoniłam się, poprosili mnie, żebym wysłała zdjęcia na Facebooka albo na maila i zrobimy taką konsultację online. No i tak zrobiłam, wysłałam zdjęcia i pani na recepcji powiedziała, że mi przepisze weterynarz jakiś antybiotyk na to oko, bo to może być poważne, nie można tego bagatelizować, ale żebyśmy nie przychodzili, tylko że ona nam po prostu wypisze, weterynarz nam wypisze receptę, dadzą nam tą maść, krople do oczu, ten antybiotyk i po prostu zapłacę przez telefon, więc zapłaciłam przez telefon i powiedziała, że jak będę na parkingu, to żebym zadzwoniła i ona mi wyniesie te krople, więc tak zrobiłam, zapłaciłam przez telefon, pojechałam na parkingu, zadzwoniłam i wyszła właśnie pani z recepcji, położyła mi te leki na masce samochodowej, super, szybko, sprawnie, także bardzo, bardzo fajnie. No, także tyle, taki update Baśka, my zdrowi, cali z Matim. Jak na razie i idę pić kawę i będziemy robić ciasteczka owsiane. Yummy. Jakby kogoś dziwiło to, że mam marmurowy stół, to jest to cerata. W końcu udało nam się znaleźć ceratę. Ceraty, szukaliśmy już długo ceraty, ale były brzydkie. No ta też nie jest piękna, bo to jest cerata w marmur. Ale ogólnie spoko, bo łatwo się utrzymuje w czystości, tylko się przeciera. A będziemy robić ciasteczka owsiane. Jakoś tak mnie naszła ochota. Nigdy nie robiłam w domu. Więc sobie dziś zrobimy. Jeżeli chodzi o przepis, to mam jakieś na necie, ale zrobię też po swojemu. Po prostu, żeby wszystko się skleiło, tak? Więc rzucę sobie miękkiego masła. Łychę. Ile tutaj będzie? 50 gram. Przepis jest 200, więc nie chcę tyle dawać, więc dam mniej. 50, bo znalazłam jakiś przepis, o którego będę się mniej więcej opierać. O nie, solone jest to masło, ale spoko, bo trzeba też szczyptę soli. Będę się trochę
opierać tym przepisem, ale nie do końca. Mam też cukier, mam resztkę cukru brązowego, więc sobie go zużyję, bo i tak nie słodzimy kawy. Tu jest szklanka cukru w przepisie. Nie, ile? 1/4 szklanki ciemnego brązowego cukru i 3/4 szklanki drobnego cukru. Więc nie, ja sobie tak wsypię jednak z 2,5 łyżeczki tego cukru. Jedno jajo. O nie, skórki! Nic będzie bardziej chrupiące. Cholera. Szklanka mąki pszennej. Nie mam mąki pszennej, mam mąkę ryżową. 110 będzie. Wrzucę sobie 3/4 proszku do pieczenia, łyżeczki. Dobra. Dam sobie, słuchajcie, trochę miodu, bo mam, a nie mam tego cukru zmielonego. Wrzucę sobie, tu jest napisane, żeby wrzucić 2,5 szklanki płatków owsianych. Gram. 130. Czy to wyjdzie, czy nie? No miało być 2,5 szklanki, więc podejrzewam, że to mogło być 2,5 szklanki. I wrzucę sobie też trochę tych. Wrzucę sobie też trochę ziaren słonecznika. Ale czy tu jeszcze jakaś woda będzie szła? Bo jakieś takie to suche. Umieścić do miksera. Fajnie. Do utrzymania jednolitej masy. Fajnie, że nie ma miksera. No to pięknie. No to pięknie. No to pięknie. Ewuncie się zabiera za robienie ciasta, po prostu no nic. Damy radę tak. Może co z tego wyjdzie. Chyba się zaczyna robić. Także spoczy. A dałabym, wiecie, co bym jeszcze dała? Może dałabym tu trochę masła orzechowego, żeby były orzechowe. Jak to smakuje? Miam. Pycha. Okazało się, że nie mam papieru do pieczenia, więc będę robić na blaszę i trochę ją nasmarowałam oliwą albo olejem, już nie wiem, czymś olejem albo oliwą i będę się modlić, żeby się nie przykleiły. Także rozgrzewam sobie blachę do 180 stopni i według przepisu trzeba piec od 15 do 17 minut około, aż się zarumienią. Także góra dół, czekam i będziemy sobie robić ciasteczka. Będę sobie robić kulki i będę je spłaszczać. Jedna kulka. Zobaczymy, ile tych ciastek wyjdzie. To jakby kulkę na łyżkę. Łyżka, kulka z łyżki. Mamy to. I teraz... Jeszcze mi się nie nagrzało, cholera. Dobra, jeszcze chwileczkę. Poczekam jeszcze 2 minutki i wsadzam je i dam wam znać, ile piekłam. Wyszło ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takie trochę, wiecie, niezbyt foremne, ale mam nadzieję, że będą smaczne. Zobaczcie, wyszły piękne i rumiane ciasteczka. Jeszcze są ciepłe, więc zostawię je tutaj na desce. Ale nic się nie przykleiło do tej brytwanki, do tej tacki, więc spoko. I co, teraz niech one sobie ostygną i później zrobimy test na żywo. Mogłabym zrobić je trochę cieńsze, no ale następnym razem będę wiedzieć, ale ogólnie... No dobra, jeszcze nie mówię hop, także spróbujemy później, ale są śliczne i piekłam je 14 minut. I ja sobie posprzątałam trochę toaletę. Ogarnęłam, no nie no, wysprzątałam ogólnie w pokoju, tylko jeszcze muszę odkurzyć. Ściągnę was.
moje lustereczko, powiedz przecie, te pędzelki i to jest taka dzienna pielęgnacja plus rzeczy do paznokci, dałam sobie na bok, bo były zawsze tutaj. Tutaj mam statyw, tutaj jest mój laptop, bo zaraz będę pracować. Pokażę wam fajny produkt, jest to Revolution Pro Sculpt and Glow. Kiedyś nagrywałam wam taki film nowości drogeryjne. Oj, czekajcie. Halo, otwórz się. O. I to jest to duo. Świetne. Dzisiaj mam właśnie ten bronzer na twarzy. Tego rozświetlacza akurat dzisiaj nie mam, ale ogólnie bardzo fajne duo. Za dobrą cenę, fajne opakowanie. Me gusta. Czy mam tu jeszcze jakichś ulubieńców? Ten podkład ze Smashboxa bardzo fajnie się sprawdza. Jest lekki, ale daje radę. Jeżeli chodzi o pomadki, no to wróciłam właśnie do tych Jeffree Starów, także jestem na tak. No i moja gąbeczka z Morphe. To jest hit, bardzo lubię. Jeżeli chodzi o te wszystkie produkty z Benefit, jeszcze wam tu pokażę, bo miałam wszystkie je, jak kupiłam ten zestaw świąteczny, to powiem wam, że uważam, że nie ma sensu kupować wszystkiego, ale przez to, że to było w zestawie, to no to wszystko mam. Ale z takich rzeczy, które mi się fajnie sprawdzają, to jest na pewno ta pomada Cabrow. Oczywiście moja ukochana Precisely My Brows, precyzyjna kredka. Gimme Brow. I mogłabym tu jeszcze dać ten 24 godziny brow setter, taki bezbarwny. Jeżeli chodzi o tą kredkę Goof Proof, ona jest taka grubsza w porównaniu do tej... Oj. W porównaniu do tej Precisely My Brows. No to ona jest fajna, ale ja wolę tą precyzyjniejszą, bo ja nie mam dużo do malowania, więc jak ktoś ma dużo do malowania, to tak. No i to jest taki 3D Brow Tones, to niby jest o ton jaśniejsze od tej trójki, bo ja mam wszystkie w kolorze trójki, to jest dwójka. To niby ma nam dać taki efekt 3D, ale te cztery produkty są bardzo fajne. To jest moim zdaniem najlepsza kredka ever, jakiej używałam, ale jednak pomadą szybciej to idzie. Także ze względów praktycznych, bym mogła wybrać dwa produkty, to by były to te produkty. A gdyby to miał być jeden produkt... To nie wiem, co bym wybrała. Może to? Nie wiem. Ale ogólnie te są ok, bardzo fajne, a te są takie mnie... No nie używam tak często, ale ogólnie uwielbiam moje brwi. Wyglądają milion razy lepiej. Zrobiłam sobie takie małe przemeblowanie w taletce. Tutaj mam gąbeczki, tutaj mam rzeczy do włosów, tutaj mam rzeczy do oczu, takie pojedyncze typu cienie. A propos, jeżeli chodzi o update, kolor Tattoo Maybelline w kolorze Dusk Doll i MAC Pro Longwear. Nie ma co przepłacać, słuchajcie, za MAC-a, bo ten z Maybelline to jest taki paint, to jest paint pot, czyli taki cień w kremie. Ten jest z Maybelline. Są identyczne prawie, jeżeli chodzi o kolor i działanie mają również identyczne. Także jak nie widać różnicy, to po co przepłacać? No i ulubieniec. Morphe Setting Spray, najlepszy setting spray. Ja byłam przeogromną fanką tego sprayu z MAC-a, ale uważam, że ten jest lepszy i wydajniejszy. No i tyle w sumie z takich ulubieńców. Zaraz zabieram się za laptopa, ale stwierdziłam, że najpierw sobie zrobię paznokcie szybko. Zmatowię sobie bloczkiem polerskim, trochę sobie przypiłuję. Jeżeli chodzi o moje hybrydy, to już mam przerwę ponad miesiąc, więc myślę, że za niedługo może wrócę do hybryd. Zobaczymy. Zamówiłam sobie z Indigo bazę mineralną, więc może to sobie będę robić, ale na razie Eveline After Hybrid. Miałam tą, wiecie, 50 w jednym, 8 w jednym, 15 w jednym, nie pamiętam, coś tam w jednym. Działa, ale ja miałam po dłuższym stosowaniu, strasznie mi bolały paznokcie, więc teraz nie wiem, czy ta jest lepsza. Nic mnie nie boli, więc na razie używam. Nie używam jej regularnie, bo się boję jej używać regularnie. Także dzisiaj sobie ją nałożę, żeby coś na tych paznokciach było. Ale ogólnie no, paznokcie mi już odrastają. Ponad miesiąc minął, trochę się wzmocniły. Muszę sobie zacząć smarować olejkiem rycynowym. Także ja się zabieram za malowanie. Jak znajdę później top coat, to może sobie jeszcze nałożę jakiś kolor. Ale na razie nakładam dwie warstwy tego. Słuchajcie, ciasteczka wyszły przepysznie, już ostygły. Nie są bardzo słodkie,
i nie są bardzo tłuste, no ale w przepisie było 200 gramów. W przepisie było 200 gramów masła, ja dałam, widzieliście, 50-60, więc dwa razy mniej, nawet więcej niż dwa razy mniej. I tak samo dałam mniej cukru. Mogłaś powiedzieć 1/5 kilograma. No mogłam. No ogólnie robiłam sobie, widzieliście, takie... Aha, Mati tu już chce ugryźć. Pyszne. Takie swoje proporcje. Ale wyszły pyszne i chrupkie. Naprawdę wam polecam. Niam, niam, niam. Też byś chciał ciasteczka? Idę zaatakować kanapę. Trzymaj go tam, Mati, żeby on tu nie zleciał. Bo on nienawidzi tego odkurzacza. Pora na odkurzanie. Tam sobie na najsilniejszą moc i lecę z kłakami. Tam, 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 tam. Tam. Idę ładować. Ten odkurzacz to jest złoto. Za każdym razem jak go pokazuję na Instagramie, to dostaję pytania. Ja słuchajcie, jeszcze sobie przycupnę. Ja odkurzam codziennie. Codziennie i zobaczcie jaki to jest syf. Ten odkurzacz się super sprawdza właśnie do codziennego odkurzania na szybko. To jest Xiaomi, który jest jak Dyson. Ten bezprzewodowy, tutaj akurat mam tą końcówkę do tapicerki, ale wcześniej widzieliście go, odkurzam normalną końcówką. Ja ten odkurzacz dostałam już jakiś rok temu i ostatnio właśnie zamówiłam mojej mamie z AliExpress, moje pierwsze ever zamówienie z AliExpress i wysyłają z Polski, także są magazyny z Polski i przyszedł jej ten odkurzacz w 3 dni. Także jeszcze nie wiem jak jej się sprawdza, bo dopiero go odpakowałam i ładuję. Ale mam mi dać znać. Ale wiem, że dziewczyny kupiłyście go też z mojego polecenia. Jest naprawdę świetny i kosztuje tylko ułamek ceny Dysona. Z tym, że jeżeli macie wielkie domy, to naraz nie odkurzycie sobie całego domu, dlatego że ta bateria wytrzymuje tak 20 minut. Ale to wystarczy, naprawdę to wystarczy, bo odkurzanie to jest jakaś minuta, dwie na każde pomieszczenie. Wystarczy spokojnie. I tu są trzy moce. Najniższa, tak do takiego codziennego odkurzania, spoko, a jak chcę właśnie kanapę odkurzyć, te włosy, które się tu przyczepiają, to zawsze daję na maks, ale jest jedynka, dwójka i trójka. Także taka oto szybka recenzja jeszcze raz. I jeszcze chciałabym tego robota takiego, wiecie, co sam zapitala i odkurza. Ale ten jest super i zostawię wam linka do AliExpress właśnie. Tego samego, co zamówiłam mojej mamie. I jak ja go miałam rok temu, jak ja go dostawałam rok temu, to on kosztował $130. Teraz już cena poszła w górę, chyba zapłaciłam 190 funtów za niego, więc trochę podrożał, ale i tak warto. No bo dobry odkurzacz i tak kosztuje w Polsce ponad 2000, pogadałam z siostrą na ten temat, więc i tak 1000 zł za coś takiego to jest dobry deal. Czas na przytulaski. Tak. My na spacerze, podobno w Polsce są takie zaostrzenia, że nawet jak ktoś jest małżeństwem, to musi iść od siebie 2 metry. U nas tak nie ma, mogą iść dwie osoby, jeżeli są to osoby z tej samej rodziny, z tego samego domu. A my jako rodzinka, mops też się liczy jako rodzinka, co? No nie, zakliklał się. I co teraz? Coś ty teraz narobisz? No i co? Tak stać to przez tydzień. Tydzień. Jeny, chodź, 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 chodź. Mamy gumioki. Oczywiście nasze kalosze są z Decathlonu. Co są? O! Ale wielki badyl. Jezu, Baziek. Nie jesteś za małym pieskiem na takiego badyla?
szalone. Bardio. O, o, Bazyl! Jenny, niewychowany pies. Hejka, ja sobie właśnie nakładam maseczkę, w sensie mam taki zamiar nałożyć maseczkę. To jest maseczka z miodem Hanuka, Manuka Antipodes. Na 15 minut i spłukać ciepłą wodą, czystą wodą. Okej. Okay. Ma być dobra na niedoskonałości. Słuchajcie, jest godzina 22:30, sobie robię maseczkę. Mati sobie też zażyczył maseczkę, więc poszedł się kąpać i też mówi, czy dostanie maseczkę. Mówię, dobra, wrócisz, wykąpiesz się, dostaniesz tą maseczkę. Ja sobie tą nałożę. I jest godzina 22:30 i powiem wam, że przez tą zmianę czasu mnie się w ogóle nie chce spać. Ja mam tyle energii, że mogłabym po prostu góry przenosić. Mam bardzo dużo energii. Chodzę dużo później spać, już od paru dni, co normalnie trzeba spać koło 11. Już spałam o 11, tak teraz, pierwsza, druga, ja się w nocy, wiecie, jak to się mówi, kokoszę z boku na bok. No, no nie mogę, jest, strasznie się męczę. Ja zawsze miałam tak, że sobie puszczałam coś do snu, jakiś filmik na YouTubie, co miałam tak 20 minut do pół godziny i po prostu sobie do niego zasypiałam. Wczoraj sobie włączyłam podcast, bo wiedziałam, że mi to będzie szło opornie i przesłuchałam cały ten podcast, byłam wykończona, chociaż był fajny, nie zasnęłam, było mi gorąco, chociaż okno było otwarte. Nie wiem, czy to ten PMS, czy ta zmiana czasu. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie mogę się wyspać. No i teraz jest 22:30 i mnie się zachciało rzeczy robić, wiecie. Maseczka, to tamto. Wysprzątałam cały dom dzisiaj. Już wszystko wysprzątałam, już nie mam co sprzątać, chociaż teraz spoko, bo codziennie mogę sobie, wiecie, ogarniać rzeczy. Mam moją piżamę w awokado, którą uwielbiam, kocham, ubóstwiam. Uwielbiam. I ta piżama nie jest wyprasowana. I ja wam powiem, że nawet kwarantanna mnie nie zmusi do prasowania rzeczy. Nienawidzę prasować. Mój stosunek do prasowania jest taki, że ja prasuję jak muszę. Ja nie jestem jedną z tych osób, które robią pranie, wszystko prasują i dopiero potem odkładają. I ja tego nie robię, dlatego że jak tak robiłam, to po pierwsze zajmowało mi to parę godzin, po drugie wkładałam coś do szafy i jak chciałam to ubrać, to nadal to było wybebeuszone, znowu było pomięte i tak to trzeba było prasować. Więc to, co ja teraz robię, kupuję rzeczy takie, których nie trzeba prasować, a jak mam jakąś koszulę albo jest coś, co muszę wyprasować, bo jest pomięte, no to wtedy po prostu prasuję sobie przed wyjściem, przed ubraniem. Czyli wybieram sobie, dzisiaj ubieram to, prasuję i nara. Ale nie ma u mnie takiej sytuacji, że ja siedzę i prasuję. Bo ja tak siedziałam i prasowałam, to mi tak 4-5 godzin zajmowało. Są ludzie, którzy prasują skarpetki, majki. Pff, wow, szacun. Ain't nobody get time for that. Chyba, żebym musiała do kogoś po prostu do tego zatrudnić, bo ja nienawidzę prasować. Jak już prasować, to nie, nie. To już jak muszę, tak jak mówię. Jak muszę, to wyprasuję, jak nie muszę, to nie. O nie, nie, nastawiłam sobie timera. Hey Siri! Set up timer for 10 minutes, please. Okay, your timer is set for 10 minutes. Kocham wodę, jak mi się chce pić, ale jak mi się nie chce pić, to jej w ogóle nie kocham. Muszę się pozbyć tego zielonego odcienia z końcówek i to jest trochę problematyczne, bo ogólnie zielony to jest najgorszy odcień do wypukania, więc to, co zrobię, to nałożę ten Color Remover z Revolution jeszcze raz. Może nagram taki film, jak ściągam, próbuję ściągnąć ten kolor, bo jednak ten pigment mi się tutaj zielony nabudował. O czym mówię? Mówię tutaj o tej odżywce, którą sobie robiłam włosy i ta odżywka była na niebieskiej bazie, czyli na zimnej bazie, która miała niebieski pigment. Przez to, że moje włosy były ciepłym blondem, czyli żółtym, niebieski w połączeniu z żółtym dał zielony, więc teraz mi się spłukuje ta farba, już mi się spłukała w sumie, no ale niestety ten niebieski pigment, zielony, tfu, zielony pigment na tych końcówkach jest i za cholerę nie chce się wypłukać.
Także no nie był to mądry pomysł, żeby sobie farbować tą odżywką włosy na tak drastyczną zmianę, bo oczywiście to podtrzymanie koloru to jak najbardziej, jeżeli ktoś farbuje na nie na brązowo i chce podtrzymać brąz, to tak. Ale jeżeli ktoś chce zmienić sobie kolor włosów, no to fajnie to wygląda na początku, ale jak to się wypukuje, bo to nie jest farba. Więc będę musiała sobie trochę pokombinować, żeby to zielone ściągnąć i tak zastanawiałam się, już gadałam też z Karolem, że jak to mnie nie ściągnie, bo zielony jest najbardziej uparty, jeżeli chodzi o ściąganie koloru, więc jeżeli ten ściągacz koloru, ten preparat nie zadziała, to będę musiała użyć rozjaśniacza dosłownie na minutę, żeby go na chwilkę nałożyć, żeby to mi wyżarło ten zielony i później musiałabym nałożyć jakiś toner. Mam farbę z Kemona jeszcze z farbowania Karola, kiedy on mi farbował w sierpniu zeszłego roku, to już będzie rok, Karol, rok, rok. Wow. No i tak, no i będziemy sobie kombinować. Mam nadzieję, że się obejdzie bez blicza, bo... nie chcę bliczować, bo jak coś, to chcę już przyciemniać, a nie rozjaśniać dalej. No ale jeżeli to mi ma wypukać ten, ten zielony kolor, no to jak nałożę na sekundę, może nic się nie stanie. To by było na tyle w tym vlogu. Taki domowy vlog. Pitu pitu, trochę sprzątania. Czy chcecie więcej sprzątania? Jakąś moją rutynę sprzątaniową. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, co bym mogła wam nagrać, na pewno będą jakieś DIY, tylko czekałam na pogodę, tak? Była pogoda, to stwierdziłam, jeszcze jest za wcześnie, dopiero są początki, mam tyle rzeczy do zrobienia, jeszcze te DIY zrobię, chociaż ja już te DIY planuję od ponad roku. Mamy dużo do zrobienia. Też już gadamy od miesięcy, że chcemy przemalować tutaj ściany z tej pieprzonej magnolii na białe i też salon chcemy przemalować. Więc no musimy się po prostu za to zabrać, bo wszystko mamy. Mamy pędzle, mamy wałek, mamy farby, mamy spray, mamy wszystko. Będę musiała zrobić redekor domu, czyli obrazki ściągnąć i czasy poprzywieszać może jakoś inaczej. A ja idę, słuchajcie, zmywać już tą maseczkę. Dobijamy, słuchajcie, do 100 tysięcy. This is real. Już prawie jest 99 tysięcy. Według moich obliczeń mieliśmy dobić do 100 tysięcy w czerwcu, a mamy kwiecień. I jak tak dalej pójdzie, to w kwietniu dobijemy do 100 tysięcy. Albo w maju. Kurczę, ale problem jest taki, że miałam coś fajnego przyszykowanego, w sensie miałam pomysł, żebyśmy się gdzieś spotkali w spa, jakieś takie rozdanie zrobić, jakiś taki konkurs, że jesteśmy w spa gdzieś w Zakopanem, coś tam ma tu dupa, bo nigdzie nie da się latać, więc pewnie będę musiała przenieść to rozdanie na czas nieokreślony. Ale zobaczymy jak to będzie. Także dzięki bardzo serdecznie za oglądanie. Dobijamy do 100 tysięcy, tak czy siak. I uderzajcie w dzwon. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa. Boarding house.